ustawiony słup. Teraz tak. Szczytek wyjdzie. Teraz patrzę. Szczytek wiąże. Oni wiążą. Zawsze można dać drugi czas, jeśli jest. Wracamy do gry. 11 sekund. 69-67. Pozdrawiamy wszystkich rodziców, bo chłopcy grają pięknie. I się poprawią. No w takim momencie, taka strata. Ale tu w tej grupie jeszcze nic nie wiadomo. Sześć sekund do końca. Nie trafiać. Czyli 69-67. Drugi trafia, musi być trójeczka teraz. Albo akcja 2+1. To pan Leszek bez faulu. Nie ma jednak. Wygrywa Osir Girardów po bardzo emocjonującym, dramatycznym meczu. 70-67, gratulujemy zwycięstwa. Choć jeszcze musicie pokonać Kwidzyn, żeby wyjść z pierwszego miejsca. Dobrze mówię, nie? Z siedmioma chyba, czy coś takiego. Także że zrobiło się ciekawie w tej grupie. To na razie tyle z tego meczu bardzo interesującego. Na halę już wrócił Krzysztof Wilkosz. No ja już kończę. I rozgrywają się Jagiellonka Warszawa i Polonia.